przyszedłem bardzo podziękować, że tu jesteście. Może też, ale tam by trudno wejść do telewizji, bo przepustkę mam już od dawna zablokowaną. Się nie zapowiada, że było inaczej. Bo też trochę dzisiaj oglądałem przekazu telewizyjnego i uderzyło mnie to, że oni są strasznie zdziwieni. Po prostu nie rozumieją, o co tu niby chodzi. Czego ci ludzie tutaj chcą? Dlaczego ich się zebrało tyle? Oficjalnie 40 tysięcy. No to jak powiedzieli 40 tysięcy, to znaczy, że z pół miliona było. Bardzo dziękuję. 40 tysięcy pełny plac, a po wyjazdu padły trzy krzyże, to 2 kilometry są wybrane i jedzie. No ale tylko strasznie są zdziwieni, o co chodzi, nie rozumieją. Nie mam po prostu możliwości, żeby tam pójść i powiedzieć, o co chodzi. No. O to chodzi, że jakiś cynkciarz z Malborka zakłada śmierdzący interes, żeby ludzi naciąć na kasę. Ma 9 wyroków i zakłada jedną po drugiej spółki, do której są potrzebne. Przepraszam, że mówię, że tutaj wszyscy wiedzą, ale tak, żeby taką spółkę założyć, trzeba się wykazać niekaralnością. Ale akurat sędziowie, panie Marcinie, pan fajny jest facet, znamy, mamy wspólnych znajomych, to nie będziemy pana pytać o tę niekaralność. I żeby dostać koncesję na obór Kruszcami w Ministerstwie Gospodarki, to trzeba złożyć jakieś tam przeróżne zaświadczenia, między innymi o niekaralności. Ministerstwo ma 2 miesiące na wydanie tej koncesji. Ten facet idzie do Ministerstwa Infrastruktury, gospodarki i w 48 godzin dostaje koncesję i nie żądają od niego żadnego papieru. On tylko napisał oświadczenie, że ja jestem, wiem, jakie są potrzebne warunki, ja je spełniam. A pan Pawlak w to uwierzył, bo jest fajnym facetem, co przy okazji wyjaśnia, dlaczego nie będzie komisji w tej sprawie w Sejmie i nie uda się uzyskać takiej sejmowej większości. Tam była koncesja na dom składowy, na obrót Kruszcami, coś takiego. Potem KNF stwierdził, że to jakiś smród, to żeby mieć do pokron, wysłał pismo do prokuratury. Prokuratura wysłała pismo do biegłego. Biegły miał miesiąc na napisanie opinii, przez 2 lata jej nie napisał, nikt się ze mnie zastanawiał. Ja coś takiego mogę napisać w gazecie, oczywiście. Ale gazety w Polsce wszystkie razem, łącznie z tabloidami, czyta jakieś milion ludzi. Ale niestety w telewizji nikt o tym nie powiedział. Rozumiem, były ważniejsze sprawy. Rozumiem, dlaczego moja przepustka jest zablokowana, bo ja bym nawet nie uznał, że to jest ważniejsza sprawa, no ale są ważniejsze sprawy od takich rzeczy jak... Nie wiem, czy... Bo teraz ten skandal, ta tragedia z ekshumacjami jakby przykryła różne rzeczy, a ja tak czytam te gazety codziennie, no to co koledzy piszą, co do dociera. Po przeciwnej stronie Wisły jest Stadion Narodowy. Narodowe Centrum Sportu właśnie rozpisało przetarg na nową murawę do stadionu. Stadion jest ostatnim krzykiem techniki. To jest co najmniej trzecia murawa, ale o co chodzi? Wychodzi, okazuje się, że to jest tak, że jak się tę murawę zdejmie, to trzeba nową kupować. Bo ten stadion jest taki nowoczesny, że on ma całą aparaturę, żeby ta trawa jest, ta murawa jest w takich panelach. I jest specjalna aparatura tam podtrzymywania wegetacji, że to można rozwinąć te panele, włożyć do takiej specjalnej miecki, gdzie ona jest nawilżona tam w odpowiedniej temperaturze i potem się wyjmuje i rozkłada znów. Ta aparatura na Stadionie Narodowym kosztowała 40 milionów, żeby ta trawa była taka. Tylko kurwa zapomnieli tej miecki wybudować po prostu. Znaczy w projekcie, jak już skończyli po tych 2000 poprawek, przepraszam za słowo, które mi się wyrwało, to się okazało, że tej miecki zapomnieli zaprojektować. To od czasu jak Edward Gierek wybudował największą w świecie przetwórnię ryb morskich pod Wrocławiem, to nikt nie wpadł na taki pomysł. No to ja sobie o tym mogę napisać oczywiście. Koledzy o tym piszą, no czytają o nas ludzie, nie powiem. Wy nas przeczytacie, powiedzmy, że wszyscy ci, co tu dzisiaj byli, nas przeczytają, no przejmą się tym, następnego dnia gazetę gdzieś odłożą, schowają. Ale te 5-10 milionów, co ogląda telewizję, się o tym nie dowie, ponieważ telewizja ma ważniejsze sprawy na głowie. No.
skorzystam z okazji, że tak licznie mnie słuchają tutaj panowie Stróżowie Porządku, bo też miałem taką ostatnią przygodę, że z policją przechodziłem przez ulicę na czerwonym świetle, zostałem zatrzymany, słusznie oczywiście. Nic się wielkiego nie stało, ale panowie musieli sprawdzić, czy ja nie jestem poszukiwany, taka jest procedura. Wyjęli takiego Ericssona z lat 60. Taka cegła. I 40 minut trwało, zanim się zdołali połączyć z bazą. I tam im mówili, no nie ma, bo coś tam jest, nie wiem, tło, kawalnia, nie łączy się, nie loguje się. Ja nie śpieszyłem się, akurat 40 minut jeszcze fajnie porozmawialiśmy, dowiedziałem się do pracy dziennikarskiej różnych rzeczy na temat tego, jak kluczowa dla Polski służba jest dofinansowana, jakie tam z nim panują stosunki, jaki na sprzęt znakomity, a propos sprzęt. Też dwa dni temu w gazecie, bynajmniej nie pisowskiej, dziennik Gazeta Prawna, to ekonomiczna gazeta, pisali o tym, że facet, który w Komendzie Głównej Policji odpowiadał za informatyzację, to wysoki rangu oficer, rok temu dostał zarzuty korupcyjne, bo brał łapówki. To nawet pan minister Boni wtedy takie z siebie zdanie wydusił, że obce koncerny nas traktują jak przestrzeń postkolonialną, tak? Bo chodziło o to, że dali w łapę tak, że ten cały system może działać tylko i wyłącznie na ich komputerach, a te komputery nam sprzedają 10 razy więcej, 10 razy drożej niż by kosztowały inne. No wiadomo, biali murzyni z środkowa Europa, prawda, kupuje się jednego kacyka i załatwione. Ten facet rok temu dostał zarzuty korupcyjne, chłopaki z dziennika wytropili, że on cały czas jest zatrudniony w Komendzie Głównej Policji. I go nie zwolniono, tylko jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, także fajnie, chłopak nie musi przychodzić, panów przełożonych tutaj. Zwolniony jest, ale z obowiązku pobierania pensji nie można go zwolnić, także ta pensja oczywiście wchodzi na konto. Jak jeszcze pół roku tak wytrzyma, to przyjdzie na emeryturę, bo będzie miał 15 lat, mundurową oczywiście, nie jakąś tam wcześniejszą emeryturkę od Tuska, 67 lat, tylko taką solidną. No tam pytali, prawda, okazało się, że gdzieś tam, no, żeby go zwolnić, to trzeba mieć kwit z prokuratury i policja wysłała ten kwit do prokuratury, ale w prokuraturze to się zgubiło, ten prokurator mówi, że to dał temu drugiemu, ten drugi mówi, jak to ja nic nie dostałem, gdzieś tam szukają, może za biurko wpadło, to tak będą jeszcze pół roku szukać. No i dobra, no ja o tym napiszę, koledzy o tym napiszą, dziennik o tym napisał dwa dni temu. Nie zauważyłem, żeby to wyszło do programów informacyjnych. W Polsce jest tak, jak mówiłem, że milion ludzi czyta gazety, może półtora miliona, w internecie też mniej więcej milion, półtora ludzi czyta. No ale te 5 milionów to są tacy goście, którzy wiedzą tylko to, co w telewizji zobaczą, a telewizja ma ważniejsze sprawy do pokazania. Przede wszystkim oczywiście ślub Oli Kwaśniewskiej, prawda? No niestety, nie ma czasu na takie pierdoły, jak ja wam tu opowiadam, bo... Jak mały byłem, to pamiętam taką piosenkę, żeśmy śpiewali w przedszkolu, jeszcze w szkole podstawowej. Paniom się to nie podobało, więc żeśmy śpiewali, jak pani nauczycielki nie było. Jak to leciało? Po Roninie na drabinie, piszą gacie po Leninie, tak? Kto chce w Polsce awansować, musi gacie pocałować. Więc właśnie dzisiaj szukałem jakichś informacji o tym faszystowskim marszu, co doszedł przed Warszawę. Znalazłem informację, że sukienka Oli Kwaśniewskiej będzie na wystawie pokazana. O! Czyli nie w Poroninie na Jedlinie, tylko w Warszawie na wystawie. I nie gacie po Leninie, tylko sukienka Oli Kwaśniewskiej, ale w temacie kariery zdaje się, że się nic nie zmieniło. Jakby tak na to popatrzeć. Ja rozumiem, to są ważne tematy, takimi tematami się telewizja publiczna musi zajmować. Inne telewizje też, chociaż muszę powiedzieć, obejrzałem dzisiaj relacje z marszu, to muszę przyznać, że TVN na tle TVP okazał się stacją zupełnie obiektywną. Jeśli chodzi o ich relacje, była taka, nawet bym się nie czepiał. Czego innego, no może jest jakiś podział pracy w tych kwestiach. Tak powiedziałem, że to tak z tymi gaciami po Leninie, z tej sukienki po Leninie, mógłby ktoś pomyśleć, że się ta władza nie różni od poprzednich. Ja myślę, że nie muszę po
po różnych tekstach, które pisałem, po 20 książkach, które tak się złożyło, napisałem, to nie muszę chyba się tłumaczyć i uważać, że nigdy nie byłem chwalcą tak zwanego PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Trzy kłamstwa w jednej nazwie, ani to nie była Rzeczpospolita, ani lud nie miał nic do gadania, ani Polska to nie była. Chyba że generał Gouverneur będzie znać w takim razie za Polskę jakąś formę tego. Ale muszę powiedzieć, że w porównaniu z dzisiejszą ona miała swoje plusy. Bo jak, jeśli ktoś pamięta takie wydarzenie, spadł IU-72, IU-62, przepraszam, w Lesie Kabackim, a to mnie w jakiś sposób osobiście dotyczy, bo on celował w moje okno, ja wtedy na Natolinie mieszkałem, tylko piloci przyziemnili, żeby nie uderzyć w osiedle mieszkaniowe Natolin, tylko żeby wylądować w Lesie Kabackim, to oczywiście radzieccy specjaliści natychmiast orzekli błąd pilota. I wtedy pojechał do Moskwy wicepremier Szałajda i to był rok 86 chyba, czy 5, 4, nie pamiętam, 7 może. W każdym razie był to głęboki PRL i oni, te komuchy, miały tyle jaj, że potrafili wymusić na Ruskich, żeby było uczciwe śledztwo w tej sprawie. To ten wicepremier Szałajda, towarzysz, dzisiaj muszę powiedzieć, w porównaniu z premierem Wolnej Polski, to był Churchill po prostu. Ale teraz bo oni z tej telewizji nie wiedzą, o co nam chodzi, o co chodzi ludziom, tak co? Wolności jakiejś w Polsce brakuje. Czego tutaj pytają, czego hałasują? Nie rozumieją, co to jest za problem, że mamy takiego premiera, że mamy taką władzę, które człowieka, który w takiej sytuacji, w tym całym horrorze, nie odważył się powiedzieć: nie, my jesteśmy wolnym, niepodległym krajem, formalnie przynajmniej, ja jestem premierem wolnego kraju, wasz prezydent Dmitrij Miedwiediew 3 czy 5 godzin temu wydał oświadczenie, gdzie proponuje nam międzynarodową komisję. No to trzymajmy się jakichś ustaleń, trzymajmy się tego, nie. Ten facet po prostu schował się we własne buty ze strachu, powiedział: sprzątnijcie wszystko, róbcie co chcecie, ja się boję, ja nie protestuję. Ich to nie boli. Nie wiem, o co nam chodzi. Może ten, pamiętam, że Jerzy Urban, towarzysz, kiedyś napisał tak, że jemu tam jest wszystko jedno, jak umrze, czy go pochowają w marmurowym grobowcu w złotej trumnie, czy go wsadzą w plastikowy worek i wyrzucą na śmieci. Rozumiem, że mu jest wszystko jedno, a mnie też, szczerze mówiąc, w jego wypadku jest wszystko jedno. Może ten sam pogląd wyznaje pan premier Tusk, może ten sam pogląd wyznaje pani Kopacz, może jest im wszystko jedno, ale normalnemu człowiekowi nie jest wszystko jedno. Jak będzie pochowana jego rodzina? No ale koledzy z telewizji tego nie rozumieją, o co nam chodzi. Co nam się tutaj nie podoba, po co była dzisiaj ta cała afera, po co był ten cały marsz. Dużo jest takich spraw, o których by się chciało i można by mówić, tylko że my to wszystko wiemy, bo co, my to napiszemy w gazecie. Gazet jeszcze parę mamy, rzeczywiście. One nawet nieźle się sprzedają, bo jakoś wychodzi na to, że kit się sprzedaje kiepsko. Czasem się spotykam, widzę kolegów z Zagory, którzy kolegów, może antykolegów, jak to mówi Janusz Korwin-Mikke, takie słowo wymyślił. W każdym razie pamiętam ich sprzed 5 lat, jakimi byli królami świata, bo mi się wydawało, że Pana Boga za nogi złapali, bo dostali akcję Agory. Akcja Agory wtedy kosztowała po 180 zł. Fortuny takie mieli. Ha! Pewni siebie, budni, teraz te akcje są po 6 zł. Trochę już nie są tacy pewni siebie. Zawsze mówię wtedy, nie należy diabłu duszy sprzedawać. Nawet nie dlatego, że się duszę traci, bo to dla ateisty nie jest argument, tylko że on zawsze sukienicy fałszywymi pieniędzmi płaci. Tak właśnie zrobił w tym wypadku, nie? Ale dobrze, nie? To są takie rzeczy, można by o tym dużo mówić. Bank mamy naprzeciwko, o bankach byśmy mogli pogadać, bo my o tym piszemy, jak banki wysyłają kasę z Polski do swoich central zagranicznych, bo
jak oni mają do wyboru ratować się kosztem swoich obywateli u siebie w centrali, czy tam jakiejś kolonii białych murzynów, widzę za moment, jakichś białych murzynów z Europy Środkowej, no to jaki wezmą wybór? Jak polityk zachodnioeuropejski ma do wyboru, że będzie się ratować kosztem swoich obywateli albo na przykład Polaków, no to wiadomo, co wybierze. A jak nie wybierze, to oni wybiorą innego polityka, który nie będzie miał takich wątpliwości. No ale my to napiszemy, ci, co czytają gazety, się dowiedzą. Ale w telewizji już podobno nie czytają gazet, bo jak mi powiedziano w TVN na przykład 24 w ogóle zlikwidowano prenumeratę gazet w ramach oszczędności. I słusznie. Co się mają chłopaki martwić? Oglądają swój własny program i wiedzą, że jest wszystko dobrze na świecie. I tak sobie myślałem, że takie porównanie, tak? Czy ta władza od PZPR jest no przecież lepsza, tak? Bo przecież nie można mówić, że się gorzej zrobiła. No, oczywiście zależy w jakiej dziedzinie. Ale bym powiedział tak, kłamią rzeczywiście tak samo jak tamci kłamali, ale tak tamci kłamali w telewizji, tamci kłamali w gazecie swojej, się wtedy nazywało Trybunał Ludu, kłamali ile wlazło, ale sami oglądali, słuchali Wolnej Europy, żeby wiedzieć, co się dzieje w Polsce. To jednak o tyle byli mądrzejsi, bo mam wrażenie, że obecna ekipa rano wysyła przekazy dnia do telewizji, co mają pokazywać, a potem wieczorem sama ogląda w telewizji, mówi, o, jest dobrze, wszystko jest fajnie. I potem oni patrzą, idą jacyś ludzie, co chcą budzić Polskę, faszyści, jacyś, o co chodzi. Oni nic nie rozumieją, o co chodzi, czego my się tu domagamy, kogo my chcemy budzić. Ja myślę, że między innymi ich chcemy budzić, bo jak ta władza się nie obudzi sama z siebie, zanim się ludzie obudzą, to będzie miała bardzo przerąbane. Co daj Boże, amen. No, to tyle właściwie chciałem powiedzieć, ale widzę, że jeszcze jest jakieś pytanie, tak? Tam, że tak powiem, z tak zwanej sali. Proszę. Chciałem pana zapytać, dlaczego pan określa ateistów mianem, cytuję, Sukinsynów? Nie. Ja ateistów tak określam mianem Sukinsynów? Tak, szatan jest Sukinsynem, że płaci fałszywymi pieniędzmi. Powiedziałem, że szatan Sukinsyn płaci fałszywymi pieniędzmi. To coś pan cała sala słyszała. Pan powiedział ateiści Sukinsyni. Nie. Proszę słuchać ze zrozumieniem. Kto jeszcze tak słyszał? To co pan miał na myśli? Jest to na ale co panie? No, deszcz spada na organizm. Źle pan leży. Wszystko jest nagrane. Mili państwo, nie chcę głowy zawracać. Przyszedłem, mówię, najserdeczniej podziękować, że wam się chce, że tutaj jesteśmy, że ja tutaj mogę chwilkę być. Naprawdę, szczerze, nie żałuję. Miałem taką okazję mówić do państwa z tego srebrnego ekranu. Być może będę miał taką okazję jeszcze, jak mówię, żegnając się, powiedziałem, czekamy na odnowę. Myślę, że będzie taka teraz socjalistyczna odnowa szykowana w duchu europejskim, oczywiście niesocjalistycznym. Za jakiś czas usłyszymy wszyscy, że partia się przyznaje, że były pewne wypaczenia, że były pewne błędy, że ten Tusk, wodzowski, autorytarny styl kierowania partią, wypaczenia znaczy się, więc nie wiem, pewnie ze względu na zły stan zdrowia pojedzie na ambasadora do Mongolii, bo tam nam w Mongolii Radek Sikorski załatwił ambasadę w ramach służby unijnej, albo coś takiego, że przyjdzie jakiś nowy pan i powie, tak, widzicie, rozumiecie, teraz partia obywatelska rozumie doskonale, że były pewne błędy i wypaczenia, teraz ona widzicie tych wypaczeń na przyszłość odcina od nich, teraz już będzie lepiej, teraz już będziemy reformować, ale wiecie, tego trzeba, żeby ten pryncypia europejskie były uszanowane, no bo przecież Europy będziemy bronić jak niepodległości, albo nawet bardziej. Nie wiem, czy to im się uda, to zależy od tego, czy Polacy to przyjmą, czy to kupią, czy nie kupią. Rok temu, parę miesięcy temu pomyślałbym, że być może im się to uda. Po dzisiejszym dniu muszę powiedzieć, że mniej się mi to wydaje, żeby to było możliwe. I to jest wasza zasługa tego i tego, że jesteście tutaj wszyscy. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję wszystkim. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, naprawdę. To
też właśnie, to jest też taka prawdziwa klasa, żeby móc tu być, pojawić się, mimo że może nie ma wielkich reflektorów, może... tak, są. Ale to, my wszyscy wiemy, po co tu jesteśmy i dlaczego tu jesteśmy. Jesteśmy zdeterminowani, dlatego bardzo Ci dziękujemy, że nasz stałeś też swoim autorytetem, obecnością, to dla nas bardzo duże wsparcie. Bardzo. Nie, to naprawdę my jesteśmy tutaj bohaterami tego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.